Cześć, witam Was w kolejnym odcinku A to ciekawe. Dziś jest piątek, dlatego na miłe zakończenie tygodnia przygotowałam kilka dowcipów. Posłuchajcie. Baraszkuje żona z kochankiem. Mija kilka godzin i dobrą passę przerywa mąż, który wiadomo wcześniej wrócił z pracy. Żona w panikę, kochanek w panikę, nie wiadomo co robić. Kochanek pomyślał i schował się do szafy. I tak siedzi już ze 3 godziny, zrobiło mu się zimno, zobaczył obok wiszące futro i je nałożył. Nadszedł zmrok. Kochanek słyszy, że mąż z żoną kładzie się do łóżka i zaczyna powoli wychodzić z nadzieją, że go nikt nie zauważy. Mąż jednak uchyla powieki i widzi coś w futrze wychodzące z szafy i pyta. Ty kto? Mul. A futro? A zjem w domu. W drugiej klasie pani zadała dzieciom napisanie wypracowania, które będzie zawierać słowa zapewne i gdyż. Jedna dziewczynka napisała: zapewne jutro będą goście, gdyż mama ugotowała dużo zupy. Druga: zapewne jutro będzie ładna pogoda, gdyż w nocy było dużo gwiazd. Teraz kolejna Jasia. Idzie drogą stara Marysiakowa i niesie pod pachą New York Timesa. A gdzie zapewne i gdyż? Pyta nauczycielka. Zapewne idzie srać, gdyż nie zna angielskiego. Dokończył Jasio. Ateista po śmierci staje przed sądem Bożym. Święty Piotr wzywa Lucyfera, aby go zabrał do piekła. Diabeł zaczyna oprowadzanie. Wchodzą do piekła, a tu się okazuje wspaniały hotel ze wszystkimi wygodami. Idą na pierwsze piętro, a tam najlepsza restauracja, jaką tylko ateista widział. Drugie piętro, największa impreza, trzecie piękne kobiety dla każdego. Dojeżdżają na ostatnie piętro, ateista patrzy, a tam ludzie w kotłach się gotują. Inni w smole topią, jeszcze inni w ogniu smażą. Pyta więc Lucyfera, ale co to jest? Wszędzie takie rarytasy, tylko tutaj męki? Na to diabeł odpowiada, a tym to się nie przejmuj, to katolicy. Tak sobie wymyślili, tak mają. Scena w sypialni, 2 gejów uprawia seks. Jeden mówi, dzisiaj musiałem zrobić test na AIDS. Co? To ty dopiero teraz mi to mówisz? Tylko żartowałem, lubię jak ci się dupa kurczy. Gdzie byłeś? Z dzieciakami w zoo. Mają jakieś nowe zwierzęta? No, tygrys jest, taki wielki. Podszedł do kraty i zrobił głośno... Co ty bredzisz? Tygrysy robią rar. No paszczą tak, ale ten podszedł tyłem. Co łączy krótkowzrocznego ginekologa i misia koala? Wilgotny nosek. Facet po śmierci trafił do piekła, schodzi na dół, a tam od progu wita go diabeł. Wziął go ze sobą, oprowadza po piekle, pokazuje wszystko i pyta. Pijesz? Piję. No to w poniedziałki w całym piekle pijemy wszystko co się da. Woda, wino, piwo, alkohole z każdego zakątka świata, bez ograniczeń. No fajnie, myśli sobie facet. Idą dalej, diabeł znowu pyta. Palisz? Palę. We wtorki wszyscy jaramy to co kto chce. Mamy tu najlepszy tytoń, najlepsze zioło, bierzesz i palisz cały dzień. Nieźle, nieźle, pomyślał facet i poszedł z diabłem dalej. Ten znów pyta. A imprezy lubisz? Lubię. No to w środę całe piekło się bawi. Najlepsza muzyka, najlepsi DJ-e, calutki dzień. Facet ucieszony, kto by pomyślał, że w piekle jest tak fajnie. Zwiedza z diabłem dalej i diabeł znów zadaje pytanie. Jesteś gejem? Nie. To czwartków nie polubisz. Mamo, kupisz mi loda? To, że śpię z twoim ojcem nie znaczy jeszcze, że od razu masz mi mówić mamo. No to jak mam się do ciebie zwracać? No normalnie, jak zawsze. Andrzej. Przychodzi Jasiu do taty i pyta. Tato, jaka jest różnica między kobietą a mężczyzną? Tata odpowiada. Synku, mama ma numer buta 37, a ja 40. I sam widzisz, Jasiu, różnica tkwi między nogami. A na koniec standardowo żarcik. Nauczycielka na zastępstwie w 2 klasie pyta się, kogo macie najstarszego w rodzinie? Zgłasza się Ela. Ja mam babcię. Zgłasza się Kacper. A ja mam babcię i dziadka. Zgłasza się Jasiu. Ja mam pra-pra-pra-pra-babcię. Och Jasiu, ty chyba kłamiesz, odpowiada nauczycielka. Nie, dlaczego? I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek A to ciekawe. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Będzie nam również miło, jeśli udostępnisz kanał, aby twoi znajomi też mogli się pośmiać. Cześć!